cześć, czołem, cześć, jesteśmy na skateparku Awe Park w Warszawie. Jesteśmy na uroczystym otwarciu pewnej szkółki, pewnych dwóch freestylerów. Mianowicie mowa o Michale Rycaju oraz Damianie Gawrychu. Otwierają szkółkę freestyle futbolu w Warszawie. Tutaj właśnie podczas uroczystości otwarty turniej Panna, taki towarzyski, oraz turniej freestyle'owy dla młodych zawodników do stażu 2 lat gry. Właśnie jesteśmy po eliminacjach, zaraz zobaczymy finały tego towarzyskiego turnieju. No i jak widzicie, tak to jest naprawdę festyn freestyle'owy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Go! Tutaj jest twórca tego całego przedsięwzięcia i jeden z dwóch twórców, Michał Rycaj, mistrz świata. Michał, powiedz, co tu się dzieje, co to jest, to wszystko, skąd ten pomysł? To, co się tu dzieje, to otwarcie Akademii Alternative Soccer, którą razem z Damianem podzieliliśmy na 2 oddziały, freestyle football i street soccer. No i chcieliśmy to uczcić w sposób bardzo taki kameralny, zaprosić lokalnych warszawskich freestylerów, ale też nie tylko, na to, żeby wzięli udział w turnieju otwartym, freestyle'owym, jakimś streetowym, aby poczuć vibe. No i jak myślisz, otwarcie szkółki, w ogóle szkółka freestyle'owa, to jest coś potrzebnego dla nas? Uważam, że tak. Nie ze względu na to, że szybciej możemy nauczyć się trików, ale ze względu na tworzenie naprawdę zgranej społeczności, tworzenie naprawdę kultury, drużyny, która wspiera się nawzajem, która jeździ na turnieje. Znaczy, w sumie ja doświadczyłem tego wszystkiego w Akademii Michryc, którą stworzyłem za mości i prowadziłem przez 2 lata, że stworzyliśmy tak naprawdę wspaniałą rodzinę, która osiągała sukcesy w turniejach również ogólnopolskich. I naprawdę był to jeden z najlepiej spędzonych czasów w moim życiu i bardzo chcemy to powtórzyć w Warszawie. Oczywiście droga jest długa, bo nie jest naprawdę proste, szczególnie w tak wielkim mieście, ale mocno wierzę w potencjał Akademii Freestyle'owej. Chyba wyszło 2 złotych zawodników z tej Akademii z Zamościu. Sebastian i Kamil chyba, że przede wszystkim Kamil Skwaryło, który osiąga kosmiczne wyniki ostatnio. Z tego co pamiętam, zajął 3. miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 18. 2. miejsce w Błaszkach do lat 18. Tak. Teraz już ma 19 lat, więc nie może startować. Ale tak czy inaczej, mimo że zaczął dość późnym wieku jak na freestylera, no to naprawdę rokowanie ma świetne. Jeszcze ostatnia taka rzecz. Jakbyś chciał zachęcić któregoś naszego widza, który mógłby wpaść do tej szkółki i zastanawia się, to co byś mu powiedział? Niech się nie zastanawia. W ogóle pierwszy trening jest darmowy, więc można spokojnie wpaść, zobaczyć jaki jest vibe. Jeżeli wam się spodoba, zapraszam, możecie zostać. Jeżeli nie, wszystko ok. Tyle mogę powiedzieć. No i możecie potrenować z mistrzem świata we freestylu. Tyle. Dziękuję ci bardzo. Jak oceniasz tę pannę? Zaiste zacna. Zaiste zacna panna! Co? Zaiste zacna panna, mistrz ci powiedział. Dziękuję, dziękuję. 3, 2, 1, gramy. Tak jest. Jesteśmy dobrymi strzelcami. To jest ślisko. Ale były 2 takie sytuacje, że ja złapałem między nogi i ty złapałeś między nogi. Tak, dokładnie. Ale na początku. Jest remis. I tak. Dobra. Dobra. Nie no, na bramki wygrałeś, szacunek. No wiecie, strzelec wyborowy. Na następnym turnieju już zobaczymy. Tak jak machałem się jak... Jak Kuba Machaj. Dokładnie, nie ma go. Czemu go nie ma? Niech napisze w komentarzu. Thank you.
Witam starego wyjadacza. Witam młodego wyjadacza. Jak tam się czujesz tutaj w tym miejscu? Podoba ci się ta uroczystość? Nie, słaba jest. O, no dobra. Nie no, a tak serio? Tak serio, to jest mega fajnie. Widać, że Michał przeniósł klimat Zamościa właśnie na Warszawę. Tam stworzy podstawę, tutaj widzę, że kontynuuje, także mega spoko. Bardzo fajną rzeczą jest to, że w tym miejscu jest taka kolebka różnych zajawek, bo to jest ogólnie skatepark, deskorolki, hulajnogi, wszystko takie, także free to pasuje idealnie. Mam nadzieję, że Michałowi się ten biznes powiedzie. Myślisz, że szkółka freestyle'owa to jest dobry pomysł? To jest coś potrzebnego? Myślę, że w Warszawie, mimo że mamy dużo zawodników, to jest mało szkółek, czy właściwie nie ma szkółek, jakichś takich z prawdziwego zdarzenia. Więc mimo lokalizacji, która jest średnio tutaj dogodna, bym powiedział, mam nadzieję, że to się rozwinie, tak? Bo myślę, że jest zapotrzebowanie. Widać, że tych młodych zawodników, którzy trenują sami, potrzebują trenera, ale go nie mają, prawda? Także dobrze, jeśli ktoś taki jak Michał, bo chyba ciężko znaleźć kogoś lepszego na tym miejscu, poprowadzi młodych zawodników. Aż ja zazdroszczę tym młodym zawodnikom. Ja również. My całe życie trenowaliśmy sami w zaciszu domowym. Może to i dobrze. Dokładnie, to i dobrze. No, powiem tak, ja należę do starej gwardii, która trenowała sama. Niestety nie mieliśmy żadnych takich kanałów YouTube, jak powiedzmy JF, czy inne, czy nie mieliśmy takich właśnie trenerów. Musieliśmy się uczyć na własnych błędach, więc młodzi zawodnicy naprawdę mają teraz fajny start. Bardzo cenne słowa, dziękuję ci. Nie ma sprawy. Patrzcie, wyrzut, lewa noga do przodu. Gantykop to jest nic innego jak żonglerka w powietrzu. Czyli wykonujemy właściwie znak X-a naszymi nogami. Coś w tym stylu. Patrzcie, trzy etapy. Wyrzut, noga, wykop. Wyrzut, noga, wykop. Żeby nie wyskakiwać zbyt wcześnie. Super, super. Lewa noga do góry. I patrz, w momencie, gdy latujesz do twojej stopy, wtedy wyskakujesz. Dobrze, mogę bez codziennie. Stary, elegancko. Franek, prawda? Franek i Gustaw. Przyszły freestyle. Gustaw też, naprawdę. Dobrze. Nie. Za wczesny wyskok. Troszkę później wyskoczę. A z żonglerki? Co? Z żonglerki zaraz ogarniemy. Zdzichu, powiedz ty mi, czy jest nam coś takiego potrzebnego jak szkółka freestyle'owa? No wydaje mi się, że jest potrzebne. Mam to rozwinąć, czy? Tak. No mamy rozwiniętą kulturę freestyle i street soccer, no i teraz trzeba to przekazywać kolejnym pokoleniom, więc takie działania jak to są jak najbardziej zasadne. A no szkoda, żeby to złote pokolenie się zmarnowało, a tak szczerze mówiąc to wygląda, że trochę po tej naszej złotej generacji jest średnio, jak mam być szczery. Jest paru zawodników, którzy mają jakiś tam potencjał, ale patrząc na resztę świata, szczególnie na Japonię, na Skandynawię, to jest kogo gonić. Kiedyś nas gonili, teraz my będziemy gonić. Trzeba inwestować w młodych teraz. No tak, trzeba inwestować zdecydowanie. Będziesz padać tu na treningi podczas akademii? No, na bank. Myślę, że będę pomagał chłopakom też w prowadzeniu akademii, no, ale to wyjdzie z czasem. No i fajnie. Dobra, dziękuję ci bardzo. Niesamowita bramka w wykonaniu pana Michała. Drugi już. Co powiesz, Piotrze Kowalczyku? Już jest 30. Pozdrawiam Michała Brzezika. Ja nie... Oj, pan, no pięknie, co się nagrało? Dobra, już nie pozdrawiam. Jak się czujesz z taką świetną panią, którą ci założyli? Spanował mnie, kurde. Zaawansowane gronią sędziowskie, jeden sędzia, dwóch zawodników i dwie piłki. Co ja poradzę? No i tak oto, no. Biedny pan został spanowany, przedziurawiony i ja gram w finale. No właśnie, on gra w finale. Oto puszy. Puszy. Puszy z JF. I ten gość nie przeszedł eliminacji. Jak tam, jednak nie zrezygnowałeś? Wielki powrót. Tylko inna koszulka.
Ja mam taką samą w domu. Dobrana do piłki. No, o jak, patrzcie, to jest style. To jest styl. To jest freestyle. Gramy w zgadnij, co to za freestyle. Jeśli wiecie, o jakiego freestylera chodzi, piszcie w komentarzach. Mam coś powiedzieć? Udawaj jakiegoś freestylera. Dobra. Co to za freestyler? Piszcie w komentarzach. A, dobra. JF w matchbole. Taką koszuleczkę znajdziecie w linku pod tym filmem. Mateusz, czy jako taki już w połowie doświadczony freestyler będziesz chodzić na Akademię Freestyle'ową w Warszawie? Akurat nie. Postanowiłem, że nawet jak wygram, to dam komuś, bo no powiedzmy sobie, już za długo trochę gram, stary byk jestem. A, bo zwycięzca to ma jakieś coś darmowe? Właśnie, tak, ma voucher na 8 treningów darmowych. O kurde, mogłem ja wziąć udział, trening z Michrycem. Ale nie, no jak ci się podoba ten pomysł na coś takiego, na takie wydarzenie? Chyba mało takich jest meetingów, nie? No jak najbardziej. Akurat w Warszawie staramy się, żeby było ich jak najwięcej, ale no... Ale Michryc świetnie tu zarządza wszystko. No i co? No Akademia będzie, młodzi będą. I będą freestylerzy. Dokładnie, będzie freestyle. Jeśli ty, widzu, oglądasz ten film i chciałbyś, jesteś z Warszawy i chciałbyś się nauczyć trików freestyle'owych, to możesz tu wpaść. Serdecznie zapraszamy. Jaka to ulica? Krakowiaka? O kurde. Krakowianka? Dobra, skatepark Awe Park. Awe Park. Awe ja. Słuchajcie, wszedłem tutaj last minute. W ostatniej chwili się zapisałem i doszedłem do finału w pannę. Nie wiem jak to zrobiłem, nie wiem czy jestem dobry w tę pannę. A teraz dwóch wychowanków z Just Freestyle gra w finale. Rozwalił scenę! Co? Ja z nim przegrałem. Przegrałem z finalistą. No widzisz. No to może bucie, a to jest crew. A Just Freestyle? Też. O, dobra. Darmowe treningi! Progres! W końcu nie czwarty, jak się czujesz? W końcu nie czwarty. Pierwsze miejsce. Naprawdę, mega robota, stary. Dzięki. Dla ciebie to nie za freestyle. Trzymaj. Jeszcze voucher. Pan numer 2. Pan numer 1. Proszę cię bardzo. I proszę cię bardzo. Mało ci treningów z Michrycem? Wygrałem treningi z Michrycem. Dobra, słuchajcie, wygrałem voucher na treningi z Michałem Rycajem, Damianem Gawrychem w nowej Akademii Freestyle Football w Warszawie. Jeśli chcesz wygrać ten voucher, to najpierw naciśnij łapkę w górę. Jeśli będzie 100 łapek w górę, to ogłosimy konkurs. A ten voucher. Komentarz, hashtag Warszawa. A dyplom sobie zatrzymam. Specjalnie walczyłem o ten voucher dla jednego z was. Wpadnie. A co zająłeś i w czym? Zająłem drugie miejsce w pannę i chyba rzucam freestyle, będę panna mistrzem. Okej. Okay. Jeszcze go wyprzedzę. To jest druga osoba, która tworzy to przedsięwzięcie. Damian Gawrych. Powiedz, co tu się właśnie, bo tu już jest koniec, co tu się w ogóle działo w tym oto miejscu? Jesteśmy w Awe Parku. Co pewnie już wiecie, jest to nowe miejsce, mam nadzieję, na mapie Warszawy, gdzie będziemy regularnie rozgrywać turnieje panny oraz freestyle. Oprócz turniejów chcemy cały czas regularnie grać
tutaj spotykać się z zawodnikami, kolegami oraz trenować, tworząc społeczność, która mam nadzieję, że będzie jak najczęściej się tutaj spotykać, spędzając swój wolny czas. W dniu dzisiejszym zrobiliśmy otwarcie naszej akademii. Akademia jest takim pierwszym krokiem moim i Michała, aby zrobić coś tutaj fajnego. Chcemy zacząć od akademii, ponieważ no, jest to najprostsze. Chcemy zacząć wprowadzać w to środowisko najmłodszych ludzi. No i też współpraca z dziećmi jest, myślę, że bardzo korzystna pod względem organizacji jakichś turniejów, które też mamy w zamiarze przyszłościowo organizować. Czyli będzie to takie miejsce, taki dom dla freestylerów, gdzie każdy freestyler może sobie tutaj przyjść, pograć, poznać środowisko. Tak, dokładnie. Naszym zadaniem jest to, aby do tych zajawek dołączyć nasze zajawki. No i jakoś, aby te społeczności się razem połączyły, być może któraś z osób będzie umiała też połączyć swoje zajawki, więc super. Teraz takie luźne pytanie. Jako osoba doświadczona w pannę, jak oceniasz moje zmagania na arenie? No, powiem ci, że grasz więcej niż 2,5 roku. Zawody były do 2,5. Ale w pannę dobrze, że gra, dobrze, że grasz jak grasz, bo bym cię nie mógł zakwalifikować. Dobra, to było otwarcie szkółki freestyle'owej w Warszawie. Bardzo przyjemne miejsce. Zapraszam, zachęcam, żebyście tutaj wpadli. No i nieważne, czy tutaj w tej szkółce, czy poza szkółką, musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Po prostu trenujcie. Tak.